W tym filmie dowiecie się, jakie wydarzenie wpłynęło na rozwój mojej pasji i, jak się domyślam, wielu ludzi w Łodzi i w całej Polsce. Uważam, że każdy z nas potrzebuje motywacji i dla każdego dobrze jest poznać czasami taką inspirującą historię, opowieść. Jako że ostatnio na moim blogu znalazła się historia, gdzie gościu bez ręki zdobył 2 mistrzostwa Niemiec i dostał 6 lajków, pomyślałem, że zmienię nieco formę i nagram film. 21 sierpnia 1996 roku łódzki Widzew mierzył się z duńskim Brøndby w rewanżowym spotkaniu eliminacji do Ligi Mistrzów. Kto pamięta ten mecz, z pewnością chętnie jeszcze raz do niego wróci, a jeśli ktokolwiek jeszcze o nim nie słyszał, najwyższy czas to zmienić. Choć dziś czerwono-biało-czerwoni występują zaledwie w trzeciej lidze, to m.in. tym występem zaskarbili sobie sympatię kibiców z całego kraju. Lata 90. ubiegłego roku to okres dominacji w polskiej piłce dwóch klubów: Widzewa Łódź i Legii Warszawa. Mecze pomiędzy tymi klubami elektryzowały cały kraj. O tych spotkaniach będzie jeszcze okazja powiedzieć w przyszłości. Na potrzeby tej historii warto tylko dodać, że w roku 96 mistrzem Polski został Widzew. Co dało łódzkiemu klubowi przepustkę do rywalizacji w europejskich pucharach? Los zadecydował, że Polacy bój o Ligę Mistrzów stoczą z ówczesnym mistrzem Danii Brøndby. Pierwszy akt tego dwumeczu rozegrał się na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Po ciężkim boju górą z tego pojedynku wyszli Widzewiacy, wygrywając 2-1. Najciekawsze miało dopiero nadejść w rewanżu. Mimo skromnej zaliczki z pierwszego meczu trudno było stawiać Polaków w roli faworyta. Przed rewanżowym spotkaniem piłkarzom Brøndby do pełni szczęścia wystarczyła wygrana zaledwie 1-0, a grając na własnym obiekcie przy własnej publiczności wydawało się to zadanie jak najbardziej wykonalne. Najgorsze prognozy szybko zaczęły się sprawdzać. Duńczycy w pierwszej połowie zadali 2 ciosy, a szybko po przerwie zdobyli trzeciego gola. 3-0 po 48 minutach gry i ciągła przewaga Brøndby. Nic nie wskazywało na to, by losy spotkania mogły się odwrócić. Nic poza jedną rzeczą. Poza tym, że ówczesną jedenastkę tworzyli zawodnicy, którzy dokładnie wiedzieli, czym jest słynny widzewski charakter. Bramkę na 3-1 strzelił wtedy człowiek, którego koszulki z nazwiskiem były podobnie chodliwym towarem jak dzisiaj te Roberta Lewandowskiego. To mój wielki idol z dzieciństwa, Marek Citko. Decydujące trafienie przyszło w 89 minucie gry. Wtedy to... Albo lepiej sami zobaczcie, bo lepiej odda to ten krótki filmik. Michalski w pole karne, ale tam szybszy od Dębińskiego po raz kolejny kędzierzawą czupryną grający Norweg Dan Egen. Ile tam teraz musi być zdenerwowania u polskich kibiców. Major z autu do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi to środkował Majak w rękę któregoś. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest! Sławomir Majak za ładnie tam się zachował. Kto strzelił tego gola? Nawet nie wie. Ostatecznie Widzew przegrał ten mecz 3-2, ale to nie było istotne. Najważniejszy był wynik dwumeczu. Ten brzmiał 4-4, a dzięki większej liczbie goli strzelonych na wyjeździe, to Widzewiacy mogli świętować awans do elitarnej Ligi Mistrzów. Warto dodać, że wtedy Liga Mistrzów składała się z 16 drużyn, nie tak jak teraz z 32. Jakie emocje wywołał ten mecz, najlepiej pokazuje niezapomniany komentarz Tomka Zimocha. Panie sędzio, to 93. minuta gry kontra Polaków. Cidko do Szarpaka za mocno. Morgan Krok łapie piłkę. No dlaczego pan nie gwizdze? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! 14 metrów od bramki łapie piłkę. Widzewiacy często pokazywali, co można zdziałać ambicją i charakterem. Mecz z Brøndby to jeden z najlepszych tego przykładów. Od 1996 roku bardzo wiele w Widzewie się zmieniło. I teraz, chociaż drużyna występuje dopiero na czwartym szczeblu rozgrywkowym, to okazuje się, że nie wszystko zostało stracone. Kibice pamiętający te sukcesy wciąż chcą wspierać klub. To pokazuje, że czasem wygrywając jeden mecz, można wygrać zdecydowanie więcej. Jestem przekonany, że ten mecz miał wpływ na wielu ludzi, tak jak na mnie, to m.in. w tym okresie założyłem taki oto zeszyt Widzewa, w którym notowałem, nie tak jak w internetach dzisiaj, notowałem wszystkie informacje. Proszę bardzo,
Dyskobolia, przyklejałem. To między innymi też dla tego wydarzenia kupuję karnet i staram się wspierać ten klub jak najbardziej, bo na to zasługuję. Udostępnij proszę ten film. Jeśli uzyskasz największą ilość lajków i zlajkujesz mój fanpage, ta oto elitarna i unikatowa koszulka Widzewa Łódź może trafić w Twoje ręce. Pozdrawiam.